8 grudnia wspominamy błogosławionego Józefa Marię Zabal Blanco, męczennika. Józef Maria urodził się 19 marca 1898 roku w wiosce Picadero de Paterna w Walencji na terenie Hiszpanii. Gdy miał 12 lat, zmarli jego rodzice. Zarabiał na swoje życie pracując w kancelarii adwokackiej jako praktykant, a gdy był już dorosły, jako urzędnik na kolei. W wieku 27 lat ożenił się. W tym małżeństwie urodziło się 3 dzieci. Razem z żoną wychowywali je po chrześcijańsku. Józef znany był z prawości i pobożności. Formował się w Akcji Katolickiej, a jako członek Katolickiego Związku Zawodowego bronił praw pracowników. Po wybuchu wojny domowej w 1936 roku w Hiszpanii aresztowano go na początku listopada. Był torturowany i zginął bez oskarżenia, bez sądu, z nienawiści do wiary 8 grudnia 1936 roku w rodzinnej wiosce. 11 marca 2001 roku beatyfikował go papież Święty Jan Paweł II wraz z 232 ofiarami prześladowań Kościoła w Hiszpanii. Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem błogosławionego Józefa Marii, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.